Chciałem spytać o Skampa, czy ten zawodnik jest w formie fizycznej, która predysponuje go do występu od pierwszej minuty? Przyjechał do nas nieprzygotowany, jest tak krótko, że nie jest brany pod uwagę od pierwszej minuty meczu. Dziękuję. Ale jest w 18. Jeżeli mam wątpliwości co do jednej czy do dwóch pozycji, to z pewnością mam. Jutro zadecyduję. Pan będzie w lepszej sytuacji, czy pańscy koledzy, bo po meczu powiecie, czy to były dobre decyzje, czy nie. A ja im muszę powiem przed meczem. Bo mogą być sytuacje, że bardzo dobry technicznie piłkarz nasz nie poradzi sobie z bardzo bardzo ostrzegającym przeciwnikiem. Bo nie wiem, czy sama rozmowa jedna, druga odprawa i przygotowanie piłkarza wystarczy, bo po prostu nie będzie w stanie tego wykonać. Z tego powodu też mam dwie, trzy wątpliwości co do jutrzejszego składu. To się przechyla w jednym czy drugim kierunku. Bo ten mecz trwa 90 minut. Ja jestem przekonany, że my możemy wykorzystać zawodników tych naszych pod względem piłkarskim w długim okresie meczu, ale również będziemy musieli zwrócić uwagę na to, aby w pewnym momencie siła Skotów, ta, o której Pan wspominał, nie wzięła góry. Żeby ten się mecz nie obrócił, że tak powiem, poza umiejętności piłkarskie, a bardziej walkę na boisku, bo mimo wszystko jest to pierwsza połowa dopiero. Bardzo nam zależy, żeby osiągnąć taki wynik, który da nam dużą szansę dokończenia tego meczu pozytywnie w Szkocji, a nie rozegrać go tak, aby Szkoci jutro zrobili sobie dużą zaliczkę do rewanżu.